No to co? Cześć, witam Was w odcinku z Roblox. Dzisiaj gra na celowniku to Blading Blades. Bleeding Blades, można tak to nazwać. Krwawiące ostrza w przybliżeniu. Na czym polega gra? No to co? Klikamy play. Wybieramy sobie team. Ogólnie wolałbym chyba dołączyć do zamkowej. Ile osób jest w menu? Ja i jakiś typ. Wolałbym dołączyć do zamkowej, więc sekundy poczekam. Okej, dostaliśmy się. No to co, pierwsze co? Customize. Bierzemy sobie twarz, mamy tutaj Furious, Mad, Angry, Smudge, Smooth, Mad Smooth, chyba to samo. Seriously, Pumped, Smooth, Stumbled Bird. A, takie coś. No i uśmiech taki robloxowy. No to co, wybieramy sobie twarz. Tutaj mamy różne brody i wąsy oczywiście, bo czemu nie. I weźmiemy sobie to. Włosy. Nie potrzebuję włosów, no i kolor skóry to już się tam, jak kto lubi, tak sobie weźmie. Co jeszcze mamy? Customize. Możemy sobie wybrać głowy z czatu. I emotki, ale emotek jeszcze nie ma. To był default male tu. A to jest pierwsza linia, której chyba ja używam. No taki... Może brzmi tutaj, jakby ktoś nieco niesprawnie to mówił. Ale jest fajny, naprawdę wydaje mi się, że mogę powiedzieć settings. No to co? Możemy włączyć Blood Corps i Shift Zone. Nie wiem, czy to jest ani Shift Zone, a Corps to chyba słyszę, że zostaje korpus, jak się zabije. A krew, no to każdy powie. To znaczy, gameplay sounds, no to możemy sobie poprzeciszać jakieś inne takie. To jest sklepie. Heroes, czyli możemy sobie wybrać, czym chcemy grać. Oczywiście wszystko kosztuje 800 robuxów, więc tu też. No właśnie. Donations, możemy sobie zdonatować grę, jak to lubi. No i customization, tak. Czyli, że możemy sobie wybrać, czym chcemy. W sensie, możemy sobie wykupić jakiś skin. Ja sobie wezmę może Archera, bo czemu nie. I za chwilę powinna się nam gra zacząć. Jak nie teraz, no to za 3 minuty. Tutaj mamy jeszcze na przykład, jak jesteście w Team Teamie, macie tutaj dostęp do takiego, jak to się nazywa, Kuszmea. Może nazwiemy to Kuszmea i tyle. Jedną z dróg, które można obrać, to drabiny. Je się stawia tutaj, one normalnie sobie stoją, można sobie po nich wejść i tutaj atakować dalej, nie? Kolejną opcją są tutaj takie wieżyczki. Tutaj się mieści chyba 6 osób, no 1, 2, 3, 4, 5, tak, 6 osób. Na górze jest miejsce dla Spearmanów. Czyli tacy ludzie sobie stoją tutaj i rzucają włóczniami tamtych. Nawet chyba gdzieś tu są wbite, no są, zobaczcie. Tutaj w ten zamek są pobijane włócznie, no i to właśnie jest przez tych Spearmanów. No, Spearmanów, nie będę tutaj inaczej tego określał. Tutaj jest też miejsce na 6 osób. I to jest taran. Oczywiście taran można zniszczyć, wystarczy skorzystać z katapult. Jedna z klas, czyli to jest saper. Bardzo jest taka, no, wymagająca, między innymi jest bardzo... No jak widać, emocje są, trzymają w napięciu. Tutaj pojedynek. Wygrał Afroamerykanin, a za 20 sekund pojawi się Reinforcements, czyli wsparcie przybędzie. Tylko z tego co? No cóż, mogli poczekać te Reinforcements, ale...
Myśmy sobie dłużej pograli. Ale chyba nie chcieli. Ogólnie wybaczcie, że miałem dłuższą przerwę od tego nagrywania, ale szczerze mówiąc jakoś tak mi się ostatnio nie chciało. No nie będę oszukiwał, nie chciało mi się po prostu nagrywać. Nic. Może za niedługo jeszcze nagram jakiegoś Valoranta czy coś. Dobra, jesteśmy w meczu. Jesteśmy w grze, no to co, idziemy. Pod V mamy kwestię. O, na czacie się zawsze dobrze dzieje. Nie mam włączony ten. Tak, mam wszystko w porządku ustawione. Op. Ogólnie mamy magazyny tylko 13 strzał, więc też trzeba się pilnować. Trzymaj tutaj ty. To jest. Stary, ty budujesz tutaj. Myślisz, że będzie nam tak łatwo uciec potem z tego? Bo ja nie sądzę, szczerze mówiąc. Tutaj, chodź. Też chyba sobie umrzesz tutaj, lecz po co? Mnie ktoś stąd wypchnie, wypadł. Piętnaście. No przydałoby mi się głowy tak dawać, ale nie mogę. Op. Jak mnie wypchniesz, to ci przywołam. Okej, zabiliśmy typa. Tutaj za chwilę podjedzie taran. Będą wyważać, już wyważają w zasadzie. No, jak to się mówi, dobrze jest mieć szczęście. Bo w maskę dostał, nie? Dobra, cóż. Gdyby nie ta maska, dlatego najlepiej jest używać jednak tego hełmu. Bo gdyby nie hełm, ty by już nie żył. 15 damage'a. 15 damage'a. Ktoś tu, o kurde, dobra, bierzmy się. Zrób dupę, zafer. Idziemy tam. Posuńcie się, muszę tutaj wejść na... Nie chcecie może dać mi przejść? W sensie nie przejść, tylko... No wiecie o co mi chodzi, tam jest ten typiarz znowu. I on chce w nas. Cześć, dlatego sobie po niego pójdę chyba. Bo no jak... A nie, nie pójdę, bo tutaj są te partyzanci, czy jak to. Op. 30 do mojego nieźle. Posuń się. Co ty? Co to ma być? O dobra, jednak nie chcę, nie? O kurwa, dobra, jednak chcę, wpuśćcie mnie tam. Ała, boli mnie to bardzo, mi to tak no, zabolało, poczułem to. Daj mi przejść. Dobra, przeżyłem na szczęście. Dajcie, hop, tu, tobie przejść. Mało mam już tych moich rzeczy. Czemu? Nie mam strzała, ty jeszcze mi blokujesz. To nie, to się dupi. Leciu, tylko tak, o nie, koniec mapy. No i już jesteśmy, wrócimy. Tak nie mówiąc, oczywiście. Dobra, jeden D.
chyba ginę, chyba ginę, ale... Otóż jednak nie ginę, ale... Tam ktoś spadł. Śmieszna sprawa. Przydałoby mi się wziąć strzał. Chciałbym wziąć te strzały i jednak przeżyć. Łap to strzały tam. W łuczniku. Ktoś dostał i zginął. Dobra, odbijamy się. Puszą łaz. Weź, broń mi, ktoś no, bo mnie trafi coś. No znowu trafi, no. I w przenośni, i na serę. Czekajcie, muszę sprawić to. Coś tu chyba uderzyło, ale mogę się mylić, nie? Tak mi się wydaje, że coś miało tutaj uderzyć dość mocno nawet. Łap tu strzałę. No, tak to się robi. Gdzieś tu widziałem, że ty płaził, ale gdzie? To nie wiem. No, zaraz mi strzał braknie. Nie chciałbym do tego dopuścić zbytnio. A jak nie strzał, to on zabiją, więc chyba... Ej, bo ja nie mam już skąd strzał wziąć, nie? Jak ja mam skąd zejść na przykład? Jeszcze tutaj ten strzał, ten... Typiarz. O, w ogóle przychodzi ktoś do nas. Byłem zaraz tylko nie trafił ten z góry. Ci się biją. I on chyba właśnie go zabił. Dobra, chodźcie, podchodzimy. 15. I nic. No cóż. Jak to się mówi, przydałoby mi się może. Nie, wejdę tutaj chyba? Nie wiem. O. Jestem, ale nie mam kapsuł, żeby tam wejść, nie? Typ chyba będzie w nas mierzył. Więc wydaje mi się, że przejdę się poszukać. Ok. Oj, chyba ci się coś nie wyszło. Aha, no po prostu. Znaczy no ciężko, pomię. Dziękuję wam na czacie. Jaką ja mam, nagrywam coś, no i nagle bardzo dobrze mi to idzie. Ty, bo tam są typy. Ja nie mam strzału. Nie widzę tego zbyt dobrze. I nie mam życia. Weźcie mnie, brońcie. Ej, dajecie. Czemu wy stoicie w miejscu? Ruszcie dupę trochę, proszę. O, brawo. No i koniec. A ten awkuje. Tylko przez niego przegraliśmy. To właśnie jest jego wino. Jaki on miał nick? Gdzie on jest? To jest ten typiarz. I przez niego przegraliśmy w ogóle. No niestety, ale... Wydaje mi się, że na tym właśnie możemy zakończyć ten odcinek emocjonujący. Zobaczymy jak dalej będzie. Może nagram jeszcze niedługo kolejny taki. Także no, do zobaczenia w przyszłości.